Tak, jak trener ustala taktykę, tak i wy ustalacie taktykę, widzę, przed meczem. A co musicie ustalić? Że ten podaje temu, ten temu, ten dośrodkowuje tu i strzela gola. Ja strzelam. A na poważnie, to co to jest? Jakiś wasz układ na meczu? Kto gdzie stoi? Tak, musimy wolontariuszy rozdzielić. No. Kto, jakie zajmują miejscowe. Chyba roboty, nie przeszkadzam. No nie przeszkadza. Trener też tu nie przeszkadza, widzę, bo... Tu też taktykę rozpisują. Kto gdzie będzie wolontariuszem? Kto kogo kryje? Zawsze pokazujemy w kulisach naszą szatnię, ale nie mieliśmy zbytnio okazji przejść do szatni gości, która tak wygląda. Jeszcze ich nie ma, dlatego udało mi się tu wejść. Raczej by mnie nie wpuścili w normalnych okolicznościach. Tam niestety nie wejdziemy. Trwa tam odprawa. Sędziowie, delegat, kierownicy drużyny. Wiesz, jaki jest najjaśniejszy punkt w mojej głowie teraz? Perła? Ta perełka, no. Tak, właśnie idę z nimi pogadać. Ty zawsze kogoś znasz, u nich też się znajomy? Tak, jest, jest. Tym razem. Mavrovdis Bugaidis. Grecki. A, Kalimera! Buga, no dokładnie, dokładnie. A skąd go znasz? Też spod Beskidzia był taki czas, kiedy on przyjechał w zimie, tam się mi troszeczkę pomogliśmy w aklimatyzacji jemu i Gudze, Pala, Bandaż, Filiemu. Przyjechali to był jakiś Gruzin, co? Po nazwisku. A ten Grek mówi po polsku, czy udaje Greka? Udaje Greka, udaje Greka. Chyba, że coś, chociaż ostatnio do mnie pisał, więc pisał po angielsku, więc ale wiesz, pisać jest ciężej po polsku, więc no tak. Zobaczymy. Co tutaj się wydarzy, na pewno będzie najwyższy, nie? Jest za czesko. Dobra, to pogadam z nim, bo ja po grecku normalnie gadam. Panowie, mogę sprawdzić, jak wam poszło z zadaniem domowym? Kilka pytań prostych. Ja nie odrabiałem nigdy. Nie odrabiałeś? Tak, to który? No to dobra, to do odpowiedzi niestety. Co się dzieje? Najlepszy na strzelec. Muszę do odpowiedzi kogoś wziąć i kilka pytań zadać odnośnie pracy domowej. Kto jest najlepszym strzelcem Górnika w tym sezonie? Krykun. Dobrze, a ostatni mecz Górnika to wynik? 2-2 Sosnowiec. Brawo. Dobra, teraz trochę trudniej pójdzie. Kto gra na obu wahadłach? Na obu wahadłach? Albo na jednym chociaż. Z Bozień? No, powiedzmy, tak. I zadajmy jeszcze jedno pytanko, dlaczego tu jest tak ciemno? Bo oszczędzają na prądzie. Tak, brawo. A najjaśniejszy punkt na stadionie to? Ja. Dobrze. Brawo. 4-4. To trochę źle wróży, jeśli chodzi o mój punkt widzenia. Przygotowanie. Bo chyba dobrze będziecie przygotowani do meczu, co? Zawsze. Trener ma przeszłość w Legii Warszawa, my mamy dwóch chłopaków z Legii. Kojarzy może trener, któregoś w ogóle nie kojarzę. Nie ma ani Pierza, ani Kwiatka. Nie, no fajnie chłopcy. Jak tam wspomnienia pracy z nimi? Nie no, perspektywicznie uważam, że przy dobrej pracy dobry materiał na granie w Ekstraklasie, także obydwaj są bardzo zdolni i talenciaki, no, tylko muszą pracować. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze prośbę od naszego trenera, jaki pomysł na dzisiejszy mecz? Bardzo dobry. Dzięki. Ciemno. Chodź. Perełka. Jasna strona mocy. Dzień dobry. Witam panów, witam panie. Chciałem zapytać, kto jest takim troublemakerem w Górniku Łęczna? Na kogo musicie uważać? W zespole sędziowskim jest kolega Szczerbowicz dzisiaj największym troublemakerem i on będzie z drugiej strony kontrolował to na warze. Dobra, dzięki. A jeśli chodzi o Górnik, to kto taki zawodnik? No to pan chyba wydaje mi się, z którym najwięcej muszę porozmawiać, to jest pan na B. Pan Biernat. Pan Marcin. A dzisiaj nie gra. No i tak z nim porozmawiam, na pewno będzie na mecz. No to super. Dzięki, dobrego meczu. O, witam serdecznie. Witam. Fajna koszulka, ładnie pani wygląda. A gdzie taką koszulkę można nabyć? Taką koszulkę można w sklepie Górnika Łęczna. Gdzie nie tylko, sklep? Bluzy na przykład też. Na stronie internetowej. Czyli sobie wejdę na stronę Górnika i wszystko znajdę. Tak. Dzięki. Dzięki. Andrusz Bücien! Przelewajen! Przelewajen!
Daj kubekiem. Na razie widać tylko kontur, kto to... A, to kierowniczka. Jak tam frekwencja się zapowiada? No fajnie, chyba dzisiaj. Fajnie? Cieplutko to i ludzi dużo będzie, nie? Tak, są już kolejki do kasy. Który raz w Łęcznej? Ja drugi. Drugi? Wcześniej też z dobrym? Nie, z Resowią na grze kontrolnej. A, 4-0 to był ten mecz? 4-0, jeszcze za u nas Kieresia? U was nie pamiętam, kto był trenerem? U nas już wtedy był Dawid Kroczek. No nie było, nie są to dobre wspomnienia, także nie będę ciągnął tego tematu. Czemu? Mam lepsze wspomnienia. Z czego słynie Głogów, swoją drogą? Oprócz Skrobrego. Ja z Gliwic jestem. Tu jest rodowity Głogowianin? Nie, nikt z nas nie jest rodowitym. Kto najdłużej w Głowie już jest? Farbowany lis. Kierownik drużyny. Ja dopiero jestem. 10 lat. Nie, ale tak poważnie, to bo jak myślę Głogów, no to Chrobry, wiadomo, piłka nożna i ręczna też. Mhm. Co jeszcze, z czym się może kojarzyć miasto w Polsce? Z sportem już raczej więcej nie. Kopalnia, huta, historia. I kopalnia to jest miedź, tak jak w Lubinie, to te rejony, tak? To samo, no. Czyli pół miasta na kopalni pewnie robi, podobnie jak no, drugie, drugie pół robi w Kucie, największej w Europie. Drugie pół tak? Największej czy jednej z największych? Nie ale jednej z największych jest bezpieczna. A tacy najsłynniejsi Głogowianie? Oczywiście oprócz was? Znaczy, no nie jesteście z Głogów. Nie robimy dobrej laurki dla Głogo. Poznałem właśnie teraz tutaj. Aha. Gdzieś tam w Warszawie się kiedyś minęliście pewnie, nie? Pod Warszawą. Pod Warszawą. Powodzenia. W Książenicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie przewidywania przed dzisiejszym meczem? 2-0. Dla kogo? Dla Górnika. I kto strzeli brameczki? Krykun i Gąska. Dobra, to robimy taką umowę. Jeśli tak będzie, to ja za tydzień przyjeżdżam rowerem na mecz z Lublina. A, no dobra, to pojadę najpierw tym rowerem do Zamościa i Zamościa przejadę rowerem, jeśli tak będzie, ale jeśli tak nie będzie, to całą rodziną przychodzicie na mecz z Piastem Gliwice w Pucharze Polski we wtorek. Dobra. Dobra, umowa stoi, dzięki. Ty Marcin, gadałem z sędziami, poważnie ci mówię, przed. I pytałem, kto najwięcej problemów sprawia, bo jest taki troublemaker, że wiesz, muszą na niego uważać. No i ciebie wskazali. Przez to pewnie, że się najdłużej znamy, bo już trochę lat gram na tym poziomie, więc z każdym jestem z nich na sześć, więc pewnie dlatego. Może nikogo więcej nie kojarzą. Spoko, to oni o tobie tak średnio się wypowiedzieli, a co ty o nich możesz powiedzieć? Kojarzysz to gwizdze w ogóle? Nie wiem, kto dzisiaj gwizdze. A, no to sędziowali nam chyba teraz na Sosnowcu. Ale tak w porządku mam z nimi relacje, więc myślę, że tak trochę pół żartem, pół serio to mówili. Spoko, dzięki. Jak w ogóle znosisz to, kiedy nie możesz grać? Chyba ciężko, co wysiedzieć pewnie? Na pewno, gdzieś tam człowiek się bardziej stresuje na trybunach niż byłby na boisku, bo jakby nie masz wpływu na to, co się stanie, tylko musisz czekać jakby na to, co koledzy zrobią na boisku i stąd gdzieś tam ten większy stres. Znowu, mi nie opowiadałeś. Będę ten drugi. No, jeszcze raz. No, mamy śmieszną historię, bo tak, jest Perełka, jest kolega Bogdan. Kiedyś była taka sytuacja, że Perła była podłączona pod inne zasilanie, Bogdan pod inne, no i padło, zwiędło, tak? Padło zasilanie na Bogdanie, no i Bogdan tak ochlapł i padły takie żarty, że się za dużo na tym Perełka. Aha. No ja powiedziałem, że to jest idealne połączenie, tak? Tak. Górnik i piwo Perełka, tak. Czyli tak zwany ryl i Perełka, także wszystko tutaj jest. Tak jest. Idziemy dalej. Tomek, skąd chłopaków oprowadzasz? Skąd przyjechaliście? No jak, bo nie kojarzysz, to jest Ligowiec. Kojarzę, ale chciałem tak pytać, że nie wiem, żeby nagranie było fajne. Ligowiec. Wiem. A potem to jest Maciek, który nam komentuje. Michał. Boże. A wiecie dlaczego? Bo jego brat ma na imię Maciek, tak. Michał, który nam komentuje. Dzisiaj go poznałem tak naprawdę. Tak, dopiero się poznaliśmy. No, także tak. No, mój głos możecie usłyszeć na skrótach, a całą naszą pracę możecie zobaczyć na Ligowcu. I u was, tak jak ostatnio przeczytałem na Twitterze, jest Górnik, a nie Łęczna. Inaczej, Łęczna to Górnik,
U nas jest Górnik, a nie Łęczna, Termalika to Termalika, a nie Ciecza. Tak, to było takie jakby małe pocieszenie na słabą ilość wyświetleń odnośnie pierwszej ligi, dlatego myślę, że live'y po tym vlogu się poprawią. To jak będę chciał posłuchać podsumowania kolejki, to kiedy i gdzie? Wtorek, godzina 20, Ligowiec. Na YouTubie. Na YouTubie. Dzięki. Minuta 52, minuta 53. Zawsze panowie brzuch przed meczem robicie? My jesteśmy barami. Aha. Także przed barem zawsze. Spoko. Nie męczę, bo wiem, że ciężko się mówi, nie? Na tym. Jaki wynik pan obstawia dzisiaj? 3-0 dla Górnika. 3-0? Tak, Herbie 1-0, Herbie 2 bramki, jeszcze pewno. Który raz w tym sezonie na meczu pana jest? Pierwszy. Pierwszy? Tak, pierwszy. Akurat tu pierwszy, ale na Trójklasie byłem wszystkie mecze. Aha, czyli powrót. Tak. No to obyś szczęśliwy. Tak. Do największych sukcesów gości należy szóste miejsce w pierwszej lidze w roku 2016 i 2022. Jeżeli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski, w 1980 roku zawodnicy Chrobrego doszli do półfinału. Siemano, Hermano! Jak tam? Dobrze. Jest cię. Kiedy zagrasz w piłkę nożną? Ja nigdy nie zagrałem w piłkę nożną. Nigdy nie zagrasz w piłkę nożną. Kiedy? Powiedz mi, kiedy zagrałem? Grałeś w tamtym sezonie? Już dawno. Kibice pytają, ale tak poważnie, kiedy? Jeszcze w tej rundzie, czy nie, dopiero na wiosnę? Nie, na wiosnę. Dobra. Ale będzie najlepszy transfer zimowy. Tak? Może tak być, nie? Ale jaki transfer? Ty gdzieś wiesz? Ja, jako nowy transfer będzie. Zimowy. A, nowy Jonathan przyjdzie do nas. Dokładnie. Dobra. Ja może tak być? Może być, umawiamy się na to. Ale tablica klasyka, co? Nie psuje się. Jaki komentarz w przerwie szybki do tego, co się działo? Górnik lepszy, ale brakuje konkretów. Szybko miało być. Dokładnie. A rzutów rożnych to chyba z 15 było, co? Tak, no ciągle tam jak staliśmy, to Łukasz Grzeszczyk ciągle podbiegał. Czekam na jakąś taką, wiesz, wisienkę na torcie, jak u nas też był viral, gdzie właśnie na Chojniczance Łukasz tam trochę się denerwował i to poszło w świat. Także z tego wiem, że jest beczka w czasie. Solo dzisiaj? Co tam kombinujesz? Pokaż mi, bo ty tutaj widzę, masz aplikację, program, który zarządza tablicą świetną. Tak.
No i co tu się dzieje? Ktoś klikasz, co tu miałeś zrobić? Ciekawego. Zmień wynik. Nie. Na 1-0 dla górnika. Nie. Dawaj. Nie. 10 zł dam. Nie. 20, po raz drugi. Nie. Dobra, 5 dych za gola dla górnika. Po 90 minucie możemy porozmawiać. Pogadamy, no dobra. Tak. Ale może sędzia się nie kapnie, jak 1-0 ustawisz. Sędzia tak było nie. Blisko, no tam. Co się komu stanie, jak będzie 1-0 dla górnika? Tutaj wszyscy będą zadowoleni, ale... Już... Nie da rady, widzę, że się nie, tak, nie przekopny z Twitter. Gdzie w przerwie byłeś? No tak popatrzyłem sobie na trybunie, żeby przez chwilę patrzeć chociaż na atmosferę meczu. Brakuje trochę, co? Postawiam brakuje, brakuje. Najchętniej bym na B poszedł. No. Stamtąd się wywodzę. Weź się 4 czy coś. Jestem na 4 teoretycznie. A jesteś teoretycznie. Tak, grypy przechodziłem cały tydzień, ale już gardło w porządku. Ale brzmisz trochę jak Waldemar Kasta, mógłbyś tak zapowiadać dzisiaj. Łukasz, Grzeszczu, Grzeszczy! Staram się. Dobra, zawsze jak do was przychodziłem, to wygrywaliśmy. Dzisiaj przyszedłem, nie pogadaliśmy, 0-0, czyli w przerwie przyszedłem pogadać, żeby tego gola zrobić. 4-0. 4-0? Oczywiście, zawsze. Widzę, że... Jeszcze takiego wyniku nie było, kiedyś musi paść. Wierzący chyba jesteś mocno. Oczywiście, oczywiście. Zawsze, z górnika zawsze. Damian Zboziń prosi, żeby piłki wycierać? Tak, tak. Przegrał 0-2, jak to wyglądało z perspektywy boiska? No tak, skuteczności brakowało. Dobra była gra, ale skuteczności zabrakło. Pierwsza połowa perfekcyjna, tylko brakowało ostatniego zamknięcia. Gdzie mam wywiady? Co waszym zdaniem zaważyło o tym, że dzisiaj 3 punkty pojechały do Głogowa? Zaważyło o tym, że w siatce nie wpadło nic, co powinno, czyli z naszych okazji.